Ulica Miłobędzka, Warszawa, siedziba Agencji Wywiadu. Jak wielu naszych czytelników w poprzedniej powieści Operacja Rafael doskonale wie, jest to miejsce mojej służby. To miejsce, w którym pracuje bohater opowieści Operacja Singe, Marcin Łodyna, ale także bohaterka tej powieści Magda Sierpecka. Akcję przenosimy właśnie do tego budynku, na kilka pięter, do kilku okien, które na pewno widać z tego ujęcia. Tutaj też umieściliśmy pewną intrygę szpiegowską. Nie będziemy podawać więcej informacji na ten temat. Możemy ogólnie powiedzieć, że dotyczy obcej agentury w Agencji Wywiadu. Lecący już od kilkunastu godzin z Frankfurtu Airbus A340-300 w barwach Lufthansa powoli zaczął schodzić z pułapu 12 tysięcy metrów. Dobiegła końca podróż do Caracas dwojga oficerów Agencji Wywiadu, majora Marcina Łodyny i podpułkownik Magdaleny Sierpeckiej. Łodyna nie spał. Co chwila przeciągał się w swoim niebiesko-szarym, obszernym fotelu klasy biznes. Przez owalne okienko przyglądał się przez moment niebiesko-zielonemu bezmiarowi Morza Karaibskiego. Wrócił do otwartego na kolanach laptopa, w którym miał zeskanowane mapy, różne dokumenty z lat powojennych, w tym coroczne raporty konsularne polskiej placówki w Caracas dotyczące Polonii i list niejakiego Winieckiego, Polonusa z Argentyny, który prowadził także rozległe interesy w branży maszynowej i górniczej w Wenezueli. Łodyna otworzył zeskanowany plik ze sprawozdania z działalności konsularnej ambasady PRL w Caracas z 1979 roku. Ludwik Januszkiewicz, emigracja 1948, żołnierz drugiego korpusu zatrudniony w firmie Orinoco, niewyjaśniony zgon na niewielkiej wyspie Margarita u wybrzeży Wenezueli. Taternik nigdy na nic się nie uskarżał, okaz zdrowia, o jego śmierci znajomych i firmę zawiadomił telefonicznie jeden z synów. Łodyna znowu przerwał i popatrzył w okienko. Kilkanaście miesięcy temu na polecenie szefa AW oraz MSZ Łodyna sprawdzał w Iraku trop dotyczący zaginionego w czasie wojny arcydzieła z kolekcji Izabeli Czartoryskiej portretu młodzieńca Rafaela Santi. Jego śledztwo doprowadziło do pewnego posterunku w Kurdystanie. Przejął dokumentację, która wyglądała na listę współpracowników jeszcze sowieckich służb uplasowanych w organizacjach dżihadystycznych i terrorystycznych na Bliskim Wschodzie. Została ona stworzona przez kuwejski wywiad. O swoim odkryciu nie poinformował kierownictwa agencji. Zostawił ją sobie jako kartę przetargową, którą mógł wykorzystać w innych sprawach. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Dziś spotykamy się z autorami powieści Operacja Singe, czyli Marcinem Falińskim i Markiem Kozubalem. Operacja Singe to tak naprawdę kontynuacja, i to bardzo bezpośrednia kontynuacja Operacji Rafael, bo wyciągacie z poprzedniej książki, waszej poprzedniej szpiegowsko-historycznej powieści, niektóre wątki. Wspomina się o próbie zdobycia portretu młodzieńca Rafaela, a poza tym wyprowadzacie wątek m.in. zdobycia przez waszego bohatera majora Łodynę listy M, czyli listy byłych współpracowników komunistycznych służb, którzy dzisiaj zajmują dość intratne stanowiska w koncernach energetycznych na Bliskim Wschodzie. No myślę, że temat surowców energetycznych Bliskiego Wschodu no jest bardzo istotny dzisiaj i postanowiliśmy umieścić go w naszej powieści. Były to już, tak jak powiedziałeś wcześniej, w Operacji Rafael umieszczony ten wątek, ale teraz go rozbudowujemy, podobnie jak inne wątki związane chociażby z dziełami sztuki czy nielegalnym handlem dziełami sztuki. No właśnie, bo to jest tak naprawdę znak rozpoznawczy waszych już w tej chwili dwóch książek, czyli że one są powieściami szpiegowskimi, ale w dużym stopniu również powieściami o odzyskiwaniu straconych podczas wojny polskich dzieł sztuki. Tak, to są powieści nie tylko szpiegowskie, ale także historyczne. Takim motywem spinającym i pierwszą, i drugą część, mówimy w cudzysłowie oczywiście część, bo jest to pewnego rodzaju całość, jest właśnie kwestia poszukiwania utraconych w czasie II wojny światowej dzieł sztuki. My staramy się pokazywać pewien mechanizm
przemytu także, czy wykorzystywania zabytków, dzieł sztuki do tworzenia, nie chciałbym tutaj spoilerować powieści, ale najogólniej rzecz biorąc, możemy to tak określić, funduszu operacyjnego służb specjalnych. Dla nas jest to wątek, można powiedzieć, taki łączący wszystkie pozostałe wątki tej powieści. Poza dziełami sztuki, które polski wywiad przed wojną starał się wywieźć, ochronić w jakiś sposób, również wywożono dokumenty, czy powiem tak, materiały, które mogłyby służyć do sporządzania dokumentów, i o tym wspominamy, i tu jest, i to jakby to jest taka klamra na końcu książki. W operacji Zinge wracają wasi znani bohaterowie, czyli oczywiście major Marcin Łodyna. Wraca również, co bardzo mnie ucieszyło, bo nie spodziewałem się tego, Mieczysław Kleiner. No i większą rolę zdecydowanie dajecie podpułkownik Magdzie Sierpeckiej. Postać Kleinera no, bardzo przypadła czytelnikom do gustu. To jest taki bohater trochę z kilku epok, kilku narodowości, kilku miejsc na świecie, który podróżuje w czasie, przestrzeni. Może dlatego jest taką postacią kolorową i może dlatego on dalej występuje i taką dużą rolę ma. A jeśli chodzi o postać no, kobiecą, no to na pewno jest ukłon do kobiecego grona czytelniczek. Po napisaniu operacji Rafael mieliśmy z niektórych stron takie zarzuty, że jest to książka taka typowo męska, dla mężczyzn, dla facetów, dla twardych facetów. Chcieliśmy się troszeczkę odbić od tego takiego stereotypu i dlatego stworzyliśmy mocną postać kobiecą, tak naprawdę szefową Marcina Łodyny, głównego bohatera współczesnego, która razem z nim uczestniczy w operacjach specjalnych, która planuje te operacje, która też jest uwikłana w pewną grę operacyjną rosyjskiego wywiadu. Nie będę tutaj dodawał nic więcej, ponieważ trzeba sięgnąć do tej książki. Powieść zaczyna się od wyprawy Marcina Łodyny i Magdy Sierpeckiej do Wenezueli, na wyspę Margarita. Tam między innymi prowadzą tropy, poza tym, że oczywiście oni badają wpływy rosyjskie w Wenezueli, to również jednym z celów wyprawy, szczególnie dla Marcina, jest właśnie próba odzyskania tych zaginionych między innymi dzieł sztuki. Czy to jest oczywiście taki kierunek, który jest naturalny dla przemytu, przechowywania dzieł sztuki z Polski? To jest tak, że zaraz po wojnie do różnych krajów Ameryki Południowej wyjeżdżali polscy dysydenci. Możemy ich tak nazwać, myślę tutaj o byłych żołnierzach Armii Krajowej, byłych żołnierzach Armii Andersa, ale też na Bliski Wschód wyjeżdżali uciekinierzy z III Rzeszy. Był to niezwykle ciekawy kontynent, gdzie taki tygiel, gdzie zderzały się różne rzeczywistości, różne historie. W wielu przypadkach do Ameryki Południowej wyjeżdżali też polscy arystokraci. Oni wywozili z sobą to, co mogli wywieźć. W wielu przypadkach to były właśnie dzieła sztuki. I stąd jest to dobre miejsce, takie nowe miejsce, można też tak powiedzieć, poszukiwania utraconych w czasie wojny dzieł sztuki. Ja przypomnę, że chociażby niektóre obrazy z kolekcji Potockich z Łańcuta trafiły właśnie do Ameryki Południowej. Niedawno zostały odnalezione akurat w Peru, ale też były takie przypadki, były opisywane przez media, że odnajdywano dzieła sztuki w Wenezueli, w Boliwii, w Argentynie. Więc jest to dobry kierunek poszukiwania polskich zabytków. Ale to nie tylko jest Wenezuela, to jest także na przykład Rumunia. Miejsce o niesamowitym znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. To jest także Ukraina, miejsce, gdzie de facto ścierają się wpływy rosyjskie i szeroko pojętego Zachodu.
Tam dzieje się akcja naszej nowej powieści. Dodam, że oparliśmy ten wątek wenezuelski na prawdziwych zdarzeniach, na prawdziwej historii jednego z żołnierzy generała Andersa, który trafił z drugiego korpusu właśnie do Wenezueli, też ze swoimi przygodami. Opisujemy operację specjalną prowadzoną przez polski i amerykański wywiad, też bazując na pewnych doświadczeniach. To z oczywistych względów nie można ujawniać, jakich i gdzie. Kolejny raz odkrywamy miejsca, kraje, zakątki świata, często nieznane z tego punktu widzenia. Bo chociażby wątek austriacki, Wiedeń, no to już jest, można powiedzieć, mekka kolekcjonerów, handlarzy dzieł sztuki, również czarnych charakterów. I to jest stolica szpiegów. Tak. Jest stolicą szpiegów również, w związku z tym, czy była w każdym razie. To są właśnie kolejne takie miejsca, ale również rzeczywistość w czasie pisania książki, życie udowodniło nam, pokazało, że to, o czym piszemy, jest prawie tożsame z tym, o czym donosiły media. I myślę, że to jest taki dodatkowy smak tej powieści. No dzisiaj przeczytałem, że u wybrzeży brytyjskich odkryto niezidentyfikowane rosyjskie, prawdopodobnie jakieś obiekty pływające, autonomiczne. No my prowadzimy czytelników do Danii i do cieśnin duńskich. W związku z tym to jest taki kolejny element, który utwierdza, jak bardzo operacja Singer tkwi, jak bardzo jest realistyczna. Major wysiadł z jeepa i ruszył do internatu ośrodka dziewcząt polskich. Obok kamiennej ściany i niskiego, zakończonego łukiem wejścia, stała grupa ubranych na czarno arabek, trzymających na głowach dzbany z wodą. Jedna z nich ściskała w dłoni bukiet biało-niebiesko-fioletowych pasiflor, potocznie nazywanych kwiatami męki pańskiej. Czakucki kupił je od dziewczyny. Minął przystanek autobusowy linii 10 obsługujący pasażerów zmierzających do Jerozolimy. Podążał ulicą wzdłuż dwupiętrowych domów z drewnianymi, wystającymi kuczkami, które w kulturze żydowskiej miały przypominać suka, czyli szałas, na pamiątkę ich wędrówki przez pustynię ku ziemi obiecanej. Czapkucki pamiętał podobne werandy z domów w polskich miastach zamieszkałych przez Żydów. Na wysokości budynku z solidnego kamienia i z wysokimi oknami w białych ramach zauważył mężczyznę, którego spotkał, kiedy wychodził z zakładu szewskiego. Ten zaczął mu się bacznie przyglądać. Ubrany był w jasny garnitur i białą koszulę bez krawata. Elegancik, ale twarz jakaś nie arabska, ale też nie europejska, może z Kaukazu? W tym momencie dostrzegł cel swojej podróży. Jednopiętrowy, ale wyjątkowo wysoki budynek z płaskim dachem. W dawnym klasztorze Gromadzenia Misjonarzy Afryki, czyli Ojców Białych, mieści się internat polskiej szkoły. Budynek otoczony był rozłożystymi palmami, a całe wzgórze strzelistymi cyprysami. Z kolei pomiędzy migdałowcami rosły, jakby przypruszone srebrną szarością, drzewko oliwne. Czakucki przyspieszył, skręcił do internatu. Kątem oka dostrzegł, że obserwujący go mężczyzna zatrzymał się i zapalił papierosa. Został na zewnątrz budynku. Thank you.
Ja powiem szczerze, z podziwem czytałem te fragmenty dotyczące chociażby pracy operacyjnej, pracy oficerów wywiadu, jak i te, które przypuszczam, że mogą być zasługą w dużej części Marka, czyli właśnie jak wygląda ten sposób odzyskiwania utraconych dzieł sztuki. Staraliśmy się pokazać tą drugą stronę, niewidoczną zupełnie, pewnych działań, które finalnie kończą się fajną konferencją prasową zorganizowaną na przykład w Muzeum Narodowym. Bardzo często zapominamy o tym cieniu, o tym, w jaki sposób dochodzono do tego momentu, gdy po pierwsze stwierdzono, że ten obraz jest utracony, a po drugie odzyskano go. Pokazujemy troszkę tych kulis. Warszawa, Aleja Szucha. Jesteśmy przed wejściem do budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa dwuosobowa komórka, która zajmuje się odzyskiwaniem, restytucją utraconych w czasie II wojny światowej dzieł sztuki. To tutaj akcja powieści szpiegowskiej Operacja Singe zaprowadza czytelników. W związku z tym, że dotyczy ona też handlu utraconymi w czasie wojny dziełami sztuki. O ile w operacji Rafael, jak sam tytuł wskazuje, wasz bohater poszukiwał portretu młodzieńca, to tutaj wasz wybór padł na obrazy czy szkice Albrechta Dürera. Skąd taki wybór? Może mało osób wie, że we Lwowie przed wojną w muzeum znajdowała się jedna z najciekawszych kolekcji rycin Albrechta Dürera. Rycin, które zostały podarowane temu muzeum przez rodzinę Lubomirskich. Nie do końca jest jasne, w jakich okolicznościach rodzina Lubomirskich zdobyła te arcydzieła, ale faktem jest to, że koleje losu tej kolekcji też nie do końca są jasne. Część tych rycin powróciła i znajduje się we Lwowie, ale nie wszystkie. My pokazujemy tutaj pewien trop dotyczący akurat krążenia tego jednego z dzieł sztuki niemalże po całym świecie. Wspominamy o kilku innych obrazach, które są w Stanach Zjednoczonych, które w niewyjaśniony sposób pojawiły się w Ameryce Południowej. W związku z tym akcja i bohaterowie operacji Singe podążają za nimi, czasami przed nimi. Podobnie jak operacja Rafael, tutaj również w operacji Singe poruszacie się tak naprawdę tym razem w trzech warstwach czasowych, bo jest okres wojenny, szeroko pojęty, są lata 60. No i jest oczywiście współczesność. To pokazuje w pewien sposób, jak zagmatwane są losy tych polskich dzieł sztuki skradzionych podczas wojny. Jak przez wiele dziesięcioleci one wędrowały z rąk do rąk, aż prawdę mówiąc trudno uwierzyć, że jakiekolwiek udaje się zdobyć. Tak, to prawda. Znaczy, to jest w wielu sytuacjach kwestią przypadku, gdy udaje się odnaleźć utracone w czasie wojny dzieła sztuki. Niemalże do dzisiaj takie obrazy wypływają na rynku antykwarycznym, ale także są odnajdywane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Kultury. Z tym, że może przewrotnie, akurat w operacji Singe pokazujemy też pewien proceder, który dotyczy przemytu dzieł sztuki, które znajdowały się w polskich muzeach także w latach 60. Pytanie jest fundamentalne, czy w tym procederze brały udział także służby specjalne PRL, czy nie. My stawiamy tezę, że tak, że dochodziło tutaj do pewnego rodzaju nadużyć, nawet do pewnego rodzaju przestępstw. Oczywiście należy dodać, że nie chodzi tylko o służby PRL-u, ale również o radzieckie KGB. Wspominamy o zaangażowaniu izraelskiego Mossadu. I to są te wątki, które są nowe w odróżnieniu od operacji Rafael. Thank you.
Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Wołockiej przed wejściem do szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym szpitalu ma miejsce akcja operacji Zinge, która dotyczy działalności obcej agentury w Agencji Wywiadu. Wątkiem waszej powieści jest działalność agentury rosyjskiej na najwyższych szczeblach Agencji Wywiadu. Z tego powodu wynika bardzo wiele nieprzyjemnych perturbacji dla waszych bohaterów. To jest wątek rzeczywisty i to jest jak historia służb pokazuje, historia wywiadów pokazuje, że zawsze istniał ten problem obcych agentów w strukturach służby. I to niezależnie jaka służba, w jakiej epoce. To chyba to jest taki permanentny element pracy. Oczywiście każda służba sobie inaczej z tym radzi. I czym sobie lepiej radzi, tym jest mocniejsza. Działanie służb specjalnych ja odczytuję troszeczkę jako taki pewnego rodzaju teatr. To znaczy tworzenie pewnej scenografii, pewnej narracji językowej, pewnego tła też, pewnych postaci, tylko po to, żeby tak naprawdę zaciemnić obraz, najogólniej rzecz biorąc. Jak gdyby częścią funkcjonowania, czy pewnym elementem funkcjonowania służb specjalnych jest przecież dezinformacja de facto, manipulacja też. Rozumiem, pracujecie już nad trzecim tomem. No tak, zdecydowanie. Chcielibyśmy kontynuować tą powieść. Znaczy, chcielibyśmy co najmniej stworzyć właśnie taką trylogię, ja to tak nieskromnie nazywam. Aż się prosi, żeby to miało swój ciąg dalszy. Zarys jest, zbieramy materiały, trochę nam już łatwiej jest podchodzić do tego. Poza tym wielu czytelników pisze do nas, rozmawialiśmy z nimi chociażby na premierze naszej książki w Londynie i nieprawdopodobne historie czasami ludzie opowiadają, do nieprawdopodobnych rzeczy, informacji udaje nam się dotrzeć i to chyba jeszcze nas bardziej nakręca, że jest coś takiego, co warto pokazać, co warto trochę pisać, niestety, pisać trochę historię na nowo, bo myśmy wielokrotnie z Markiem dochodzili do wniosku, że w zasadzie trzeba by pokazać naprawdę tak, jak było, nie jak jest obecna narracja historyczna. To jest kwestia odkrywania, na nowo odkrywania niestety prawdy, historii tego państwa, polskiego narodu. Myśmy się teraz tak oparli tylko na tej martyrologii, a w rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, jest bardziej szara, jest bardziej ciemna, bym nawet tak powiedział, niż biała. Trochę o tym zapominamy.